Cześć, witam się z Wami serdecznie w nowym vlogu spod naszych drzwi, tutaj. Chciałam Was troszeczkę oprowadzić po tym naszym hotelu, kulorcie, czy jak zwał. Jak widzicie, to są takie wille. O. I tutaj są dwie sypialnie, łazienka, taki mały mini przedpokój. Wszystko jest, co chcecie. Na parterze też są takie, tu u góry też są takie. Jest balkon. Naprawdę bardzo fajne udogodnienia, szczególnie dla rodzin z dziećmi. No ale dobra, teraz wam pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony, żebyście nie oglądali tylko mnie, ale robisz hotel. Powiem Wam tak, jest godzina 7 rano. Dosłownie 7. Ja o tej porze nie wstaję na wakacjach, ale dzisiaj się poświęciłam, bo no niestety trzeba rezerwować leżaki i musiałam stać wcześniej, znaczy nie musiałam, sama chciałam, bo nie mamy po prostu leżaków później. Dzieci chcą być na basenie, przy basenie, a tutaj klops, bo nie ma gdzie usiąść, ani gdzie położyć rzeczy. Jak udało nam się znaleźć, to po prostu jeden leżak i tyle. Także teraz dobra, idę, Wam troszeczkę pokażę tutaj hotel. Dobra, wyszliśmy, te domki wyglądają właśnie, nie są domki, tak jak ktoś mówi, willa. Wyglądają tak, może Wam tak bardziej, o tutaj pokażę. Na każdym piętrze jest kilka właśnie takich jakby studio, takich malutkich mieszkanek. Bardzo zadbana roślinność, jak widzicie. Mam nadzieję, że nie będę Wam tutaj kamerą latać za bardzo. Nawet mamy serduszko na krzaczku. Także pokażę Wam troszeczkę teraz z tego względu, że no później już jest bardzo, bardzo dużo ludzi. A teraz na basenie jeszcze nikogo nie ma, też leżaki są zarezerwowane. Także idziemy. Tutaj mamy taki mini bazar. Tutaj z tej strony, tu na wprost. Można kupić tam dosłownie wszystko, nawet fryzjer jest, fotografie jest, wszystko jest, także nie ma problemu. Pójdziemy może tędy, w stronę basenu i w stronę, może pójdziemy przez bazar. Pokażę wszystko, że ludzie zaczynają wychodzić. Bo jeszcze muszę iść po ręczniki, zobaczę, czy ten pan ma otwarte w ogóle. Przejdziemy sobie tak przez bazar. Patrzymy. Ja Wam tak, jest rano, a jest tak gorąco, że się nie da wytrzymać. Jak widzicie, wszystko w ogóle jest w euro. Wszystko jest w euro. A ten jest zły, bo mówi, tu jest Turcja, a ceny w euro. Chodzi o to, że powinny być w lira. No ale wiadomo, no tyle turystów przyjeżdża, że wiadomo, że jak ktoś da cenę 600 lira, to wiadomo, że to nie wiem, 5 czy tam 10 lira euro brzmi lepiej. Tu na wprost jest restauracja. Ona już jest otwarta, od 7 rano już jest otwarta. Jak widzicie tutaj, już jest 25 stopni. Tu jest restauracja. Tutaj jest lobby. Tutaj jest taki bar. Tutaj zazwyczaj pod wieczór jest otwierane tu. Tutaj jest taka cukiernia, że się wyrażę. Naprawdę jest gdzie tutaj posiedzieć, chociaż ten hotel ma tyle gości, tyle turystów, że ja byłam w szoku, naprawdę. Codziennie się widuje kogoś innego. Ogólnie wczoraj bardzo dużo Polaków przyjechało, naprawdę. Czyli się słyszy język polski. Jak my przyjechaliśmy tutaj w sobotę, to akurat ludzie wyjeżdżali, wieczorem się żegnali, to jest w ogóle drzewo oliwkowe. Żegnali się wieczorem i następnego dnia w niedzielę już przyjechało bardzo dużo turystów z Polski, bardzo dużo. Mam nadzieję, że mam tutaj jakoś nieczęsne. Fajnie pokazane, zadbane o ekologię. Zobaczcie, ile się rozkłada dany papier i tak dalej. Aż jestem w szoku, że w Turcji o takich rzeczach gadałem, ale może dlatego właśnie, że dużo osób z Europy też. Wybaczcie. Tutaj jest restauracja, czyli tutaj już można zjeść śniadanie z rana teraz. I co mnie, teraz właśnie mogę tak wszystko pokazać, bo nikogo nie ma. Fajnie wszystko jest z kamerami, jak tutaj też widzicie, są kamery. Tutaj mamy takie piękne zrobione drzewa, ja to mówię, takie bardzo fajnie zadbane. W każdy trawniczek jest zadbany, wszystko jest zadbane. Także super. No i tutaj można zjeść sobie śniadanko teraz o tej porze. Od 7 do chyba 10.
9:30 są śniadania, nie pamiętam dokładnie. No ale no nic, przejdziemy się. U góry można sobie też usiąść. Można sobie zjeść, czy wieczorem posiedzieć. Czuję się tutaj, wiecie, jak powiem wam tak, że nawet się nie boję zostawić torebki, czy czegokolwiek innego, z tego względu, że tutaj nikt ci nic nie weźmie, bo wszędzie są kamery, wszystko jest ten naprawdę bardzo fajnie. Teraz tak zobaczcie, rano jest, nikogo nie ma, olbrzymi basen. Tutaj są zjeżdżalne, a już ludzie się pokładają. Zobaczcie, tutaj za godzinę to już nie będzie żadnego leżaka. Ja nie wziąłem ręczników od wypożyczalni, że się tak wyrażę. Tylko wziąłem nasze ręczniki tutaj. Chcieliśmy w tym miejscu tutaj, o, tutaj chcieliśmy mieć w tym miejscu. Ojej, co. Dobra, idziemy dalej. Wszyscy się oczywiście na mnie patrzą, jak ja nagrywam. Co wam jeszcze chciałam pokazać? Tu wczoraj wieczorem było party, siedzieliśmy, pan grał na... grał muzykę. Tutaj jest taki z tej strony właśnie teatr, tam mini disco jest dla dzieci. Wczoraj też nie było, bo wczoraj była niedziela. Również tam jest tenis i basketbal. Halo. Tutaj mamy też taki bar przy basenie, on jest też będzie za niedługo otwarty. Wiecie, można sobie wziąć tam coś do picia, jest alkohol, są drinki, jest coś dla dzieci, wszystko jest po prostu. Co nie chcesz, tam wszystko jest. Tutaj jest pan ma, a to jest kogoś prywatny, ktoś to po prostu wynajmuje od hotelu, takie autka. I zobaczcie, 7 minut takim autkiem kosztuje od 5-6 euro. Wczoraj Elif jeździła takim autkiem tutaj. No i tam taki po prostu gry są różnego rodzaju, takie no... O kurde, tutaj chodzą. No, także dzieciaki tutaj wczoraj, Elif szczególnie wariowała. Tutaj też jest restauracyjka, ona jest otwarta do godziny 5, od chyba 12. I fajnie, dzisiaj powinno być kumpir, takie ziemniaki pieczone właśnie w tym piecu, co tutaj jest. Z warzywami i tak dalej później się nakłada. Pokażę wam to również. Bo wczoraj nie było, pan powiedział, że dzisiaj ponoć ma to być. No i wiadomo, lody w lodówce, gofry robią przepyszne tutaj, guzlemy, o Jezu, zachrypują guzlemy i tak dalej, także jest spory wybór. To wszystko tutaj również należy do hotelu, tutaj bardzo dużo osób siedzi, a jestem, wiadomo, my nie możemy sobie tak tutaj usiąść, żeby pod drzewkiem oliwkowym czy coś. Ponieważ my mamy dzieciaki, dzieciaki skaczą do wody. Powiem wam tak, jedyny minus, jaki tutaj znalazłam, jedyny minus, to ten basen nie jest dla dzieci. Raczej tu jest 5 różnych basenów, bo tam są baseny i tak dalej. Wiadomo, że ktoś też chce mieć głębszy basen, ale ten jest na 1,60 m, a wiadomo, że dzieciaki chcą tutaj siedzieć cały czas, więc, bo tu jest bar i tak dalej. Więc no troszeczkę głęboki jest. Teraz tak, chciałam wam pokazać jeszcze tutaj, co mnie bardzo szokowało, nie szokowało, ale co jest bardzo, bardzo udogodnieniem, to jest właśnie to. Zobaczcie, moi drodzy. Tu spokojnie, w każdej toalecie tutaj, w każdej toalecie jest krzesełko, na którym dziecko może stanąć. Jest taki przebierak dla niego. Tu możecie pampersy wyrzucić. Dla inwalidów oczywiście również są udogodnienia. Tutaj mamy, wam pokażę, mini toaletkę. Zobaczcie, to jest naprawdę super, super sprawa. Dobra, z ręcą moją, bo ja nie lubię dotykać klamek. No oczywiście tutaj, zaraz wam, ojej, spadnę, zlew i tak dalej. Przejdźmy może tędy, zobaczcie, już jest po 7, już jest bardzo dużo ludzi wychodzi. No. Także cieszę się, że stałam tak z rana. Idziemy dalej. Teraz tak, tu są zjeżdżalnie. Dlatego dzieciaki tutaj lubią siedzieć. Tam jest taki mini basen dla dzieci i plac zabaw. Tam już dalej jest inny hotel. A tutaj jeszcze mamy restaurację przy plaży, która jest czynna od 12 do 15. I również można zjeść, można też trenować tutaj piłkę. Dzisiaj będzie Enis trenować tutaj, a Jasmin będzie trenować tam basketbal. Także są trenerzy, się wiadomo ekstra płaci i chłopaki chcą sobie potrenować. Co jeszcze, kochani? No i tutaj jest droga na plażę, no, którą ja po prostu kocham. Dobrze pisali w internecie, dobrze, że Hakam wszystko sprawdził, bo parę razyśmy tam gdzieś, jakby to powiedzieć. Teraz zawsze sprawdzamy
co ludzie piszą, bo parę razy nam się zdarzyło, żeśmy nie przeczytali rekomendacji, że się tak wyrażę, w internecie. I no i pewnie okazało się, że to było, no, już nie powiem co brzydko, więc teraz czytamy zawsze, co ludzie piszą pod spodem. No i było napisane, że właśnie plaża jest nie piaszczysta, ale bardziej kamienista, więc trzeba do niej mieć buty, więc żeśmy kupili buty, które żeśmy nie wzięli. O. Co dalej? Tutaj też są toalety. Znaczy nie wzięli na plażę i nogi strasznie bolą od tych kamieni tutaj. Tutaj jest też, widzicie, o taka, wczoraj żeśmy tutaj jedli ogólnie, ale jednak lepsze jedzenie, znaczy to samo, nie to samo, ale jakaś w restauracji jest troszeczkę lepiej, tej głównej. No to możecie sobie usiąść, napić się, bananowce są wszędzie, ja się czuję jak na tym, w jakichś egzotykach. Tu też jest taki bar. Jak widzicie, plac zabaw. No plac zabaw, wiadomo, no gorąco jest na pewno bardzo na placu zabaw. No i tutaj już jest plaża. Można wynająć tam takie na końcu, jak widzicie, jakby bardziej luksusowe siedliska. Siedma rano i nie głowa, mózg nie funkcjonuje. Także. I tutaj już jest morze. Nie, moje dzieciaki nie lubią siedzieć nad morzem. Woda słona, mówią, mama kamienie są. I zobaczcie, taka jest, o, widzicie? Tutaj to jest takie jakby mini kamyczki, ale przy plaży i w wodzie jednak odczuwa się te kamyczki pod nogami, dlatego właśnie żeśmy zakupili sobie buty do pływania, tak jak było napisane. Zobaczymy, jaka jest woda w ogóle w morzu. Także oprowadziłam was po naszym hotelu. Dzisiaj pójdziemy w drugą stronę, za chwilę zobaczymy sobie same buty. To jest woda. Ciepło. Kocham morze. Zobaczcie, cudownie. Naprawdę. Och. Mi klapki poteguje, zabierze. Ojej. Mówiłam, zabierze klapkę. Mam sobie tutaj nogi, mam całe z piachu, kamyczków i wszystkiego. O, ja powiem tak, ale jest super. Uwierzcie mi, nikogo nie ma tak z rana, no po prostu cudownie. Teraz was troszeczkę prowadzę tutaj po tej stronie, bo jeszcze tutaj nie byliśmy. Ja nie wiem, ostatnio coś tak jak nagrywam, to te ręce mi skaczą razem jak z całym ciałem jak idę, to tak mi ręce skaczą również. Zobaczcie, ja postaram się to ustabilizować w programie. A ile ptaszków wszędzie. I zaś założyłam, zobaczcie, mam tutaj takie kapcie, umyłam nogi, ale ja nie wiem, jak są mokre, to tak mnie obciera. Ja nie,
spróbowałam teraz jeszcze raz, bo wcześniej wsadziłam nogi z kamieniami tam wczoraj. I strasznie mi obtarł, mówię, a teraz umyję najpierw, a dopiero później założę, ale jednak nie. Jednak te kapcie są do niczego. Kapcie, Boże, Judy. Klapki są do niczego. Co ja z tymi kapciami mam? Fajnie wszyscy, ogólnie cały personel tutaj zna język niemiecki, jak i również angielski. Naprawdę pod wielkim wrażeniem jestem. Ale no wiadomo, tu jest większość, 80% to są Niemcy, są również Anglicy. Przyjeżdżają również z Rosji, znaczy z Rosji. Może nie, no z Rosji to też na pewno przyjeżdżają, ale jest bardzo dużo osób mówiących w języku rosyjskim. Są z Rumunii, no naprawdę z różnych krajów. Nawet kelnerzy, którzy pracują w barze gdzieś tam w restauracji, żeby podać wam wodę, wiedzą, znają język, także brawo, naprawdę brawo. Teraz tak, tu jest plac zabaw, nie będę tam dalej szła, idę teraz po kawkę, moi drodzy. To jest plac zabaw, tam jest taki basen, gdzie woda dosięga dosłownie 70 cm. Wczoraj tam byliśmy z dzieciakami, żeby dziewczynki się pobawiły również. Co jeszcze? Kids Club. No, tu jest ten plac zabaw, mogą dzieciaki przyjść się pobawić. Pewnie można oddać, wiecie, i sobie posiedzieć i mieć, powiedzmy, święty spokój. Niektórzy rodzice tutaj oddają dzieciaki, bo widziałam. Co jeszcze? Tutaj jest też taki mini basenik. Jak widzicie, wszędzie są takie, jak gdzieś są małe dzieci, są pozakrywane od słońca, przeciw słońcu są takie dachy zrobione. Wszędzie parasole. Zobaczcie, to jest taki mini basenik dla dzieci, które się na przykład boją pływać. Powiem się wody. To jest taki No to ile to jest? 70 cm powinno pisać wreszcie. 40 jest napisane. To jest naprawdę super. A ja wolę jednak i trochę w cieniu, i trochę na słońcu. Ja położyłam tam swoje kocyki. I zaraz sprawdzę, czy mam zarezerwowane, czy nie, kocyki, ręczniki. A pójdę wyciągnąć w ogóle ręczniki od tego pana. Dobra, idziemy. Hakan też się wstał, dzieciaki jeszcze śpią. Ale wezmę kawę z restauracji i w pokoju też mamy kawę. Ale jakoś tak wolę jednak z restauracji wziąć. Albo herbatę. Zaraz zobaczymy. Dobra, także idę, wezmę ręczniki od tego pana, położę tam ręczniki i wracam po kawę i do pokoju. Jeszcze uciekamy. Ale taka błoga cisza, wiecie, bo jednak tutaj jest chyba z 1000 osób, 1000 gości i naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i szczególnie wszyscy goście są z dziećmi. Także jednak się słyszy te krzyki, płacze i tak dalej. I powiem wam, że to jest taka cisza, że aż człowiek odpoczywa, naprawdę. Tak was oprowadzę po całym hotelu, moi drodzy. Możecie się poczuć jak ze mną na wakacjach. Jest Judy na wakacjach. Widzimy po te ręczniki. Tutaj jest. A, tutaj idzie. O! Na wprost dosłownie. Ale jeszcze zamknięty ma pan. Mi się wydaje. To skąd ci ludzie? Ja codziennie oddaję ręczniki, codziennie czysto biorę. A to widzę chyba po prostu niektórzy. Nie dają codziennie. Nie oddają codziennie ręczników. No nic. Nie wiem, czy pójdziemy na to śniadanie, czy na inne śniadanie. Ogólnie jedynie co nie można, to jedzenia brać do pokoju. Jeszcze zamknięte ma pan, dobra. Tu możecie sobie masaże wziąć, zrobić. Jak widzicie, cena jest tutaj. Jeszcze zamknięta, ale sobie sprawdzę, ale nie, miał pan otwarty, to by ten. Było otwarte. Dobra, idę po kawę.